Kansaty, jak sama nazwa mówi, mają zawierać się w niewielkiej puszce objętości 330 ml, w takiej puszce po napoju. No i idea jest taka, żeby właśnie w takiej niewielkiej objętości zmieścić wszystkie podstawowe komponenty, które mogą być spotykane w prawdziwych satelitach, w prawdziwych statkach kosmicznych, a tych podsystemów, jak możecie sobie wyobrazić, jest na pewno bardzo dużo. Żeby zacząć wymieniać, no to system zasilania, jako że urządzenia elektroniczne, które są zasilane, działają po prostu lepiej. Mamy komputer pokładowy, który jest mózgiem satelity, statku kosmicznego, ponieważ satelity wykonują swoją misję gdzieś daleko, poza powierzchnią Ziemi, musimy się z nimi jakoś komunikować, dlatego mamy system komunikacji, czujniki, które zbierają informacje o otoczeniu, które prowadzą monitoring tego, co się dzieje dookoła nas. Oczywiście mamy strukturę, która tutaj często jest właśnie taką puszką, i inne elementy, tak jak na przykład spadochron, spotykane również w sondach kosmicznych. No i wreszcie ładunek użyteczny, czyli to, co tak naprawdę w Kansacie wykonuje waszą misję, którą będziecie tworzyć, czyli na przykład kamery lub jakieś inne podsystemy. Ale jak mówimy o Kansatach, to myślimy nie tylko o właśnie tych puszkach, tych mini satelitach, myślimy też o innych rzeczach, czyli na przykład o stacji naziemnej, w której zespół operatorów kontroluje właśnie przebieg misji takiego Kansata. Więc tutaj pojęcie słowa Kansat nawet w takim ujęciu technologicznym jest dużo szersze. Żeby dopełnić całej misji, dopełnić wszystkie elementy systemu kosmicznego, mamy oczywiście też drona czy też rakietę, które tworzą system wynoszenia, które sprawiają, że Kansat może wzbić się w powietrze ponad powierzchnię Ziemi, a później wykonywać właśnie swoją misję. I tak naprawdę te wszystkie elementy sprawiają, że Kansaty są naprawdę symulacją misji kosmicznej. Zaczynając właśnie od samego Kansata, który jest sondą właśnie w tej wielkości puszki po napoju, a kończąc na innych elementach, które są nieodłącznym składnikiem systemów kosmicznych, właśnie jak systemy wynoszenia czy też stacje naziemne. I tutaj mówimy o tym, że Kansaty są symulacją misji kosmicznej. Natomiast na pewno musimy powiedzieć, że jest to prawdziwy projekt i prawdziwy proces twórczy. I tutaj nie możemy mówić o żadnej symulacji, to jest coś, w czym będziecie brać udział, to jest coś, co będzie się faktycznie odbywało naprawdę. Jeśli chodzi o takie szersze spojrzenie na Kansat, to właśnie nie jest tylko ten element technologiczny, o którym bardzo często myślimy w pierwszym momencie. Chciałbym podkreślić i tutaj przekazać wam to, że bierzecie udział w całym projekcie, który jest złożony i składa się z różnych aktywności. I oczywiście to są rozwiązania technologiczne, to są różne badania, ale to są także inne elementy, o których bym chciał za chwilę wam powiedzieć. Wszystko zaczyna się od misji badawczej. Kansat, jak inne systemy kosmiczne, mają zawsze jakąś misję badawczą do wypełnienia. Ta misja jest oparta na jakimś problemie, który jest zdefiniowany przez uczestników, przez uczestniczki projektu. Każdy zespół ma swoje motywacje, ma swoje plany, które są planami indywidualnymi, oraz oczekujecie konkretnych rezultatów. I to sprawia, że każda misja Kansata jest unikalna i niezwykle ciekawa. Oprócz właśnie tej unikalnej misji, o której mówiłem, jest również misja podstawowa. To jest misja, która jest wspólna dla każdego Kansata i to jest taka misja, którą każdy zespół będzie realizował i ona pozwala na poznanie wiele aspektów takich podstawowych o locie Kansata, o tym, co się z nim działo i w jakich warunkach
wykonywał właśnie swoją misję, swój lot. Natomiast rozwiązania technologiczne, które stosujecie w Kansacie, pomagają właśnie, czy pozwalają na realizację misji, którą najpierw zdefiniujecie. Więc wszystkie komponenty elektroniczne, mechaniczne, wszystkie testy technologii, które będziecie przeprowadzać, są właśnie po to, żeby Kansat mógł zrealizować swoją misję i to tak naprawdę znając to, co Kansat ma wykonać, jaką misję ma wykonać, pozwoli na określenie tego, jakie technologie użyć. A technologie te są naprawdę interesujące. Bardzo często to są współczesne układy scalone, współczesne mikrokomputery. Olbrzymia tutaj wiedza uczestników z zakresu informatyki, programowania. To są naprawdę niesamowicie ciekawe aspekty. Ale tak jak mówiłem, chciałbym, żebyście zwrócili dużą uwagę na to, że Kansaty to nie tylko badania i to nie tylko technologie. Żaden projekt nie może się odbyć bez zapewnienia środków do jego, na jego realizację. Będziecie musieli zastanowić się, jakie instytucje, jakie firmy mogą was wesprzeć. I tak naprawdę tutaj jest dosyć sporo opcji, zaczynając od waszej szkoły, rady rodziców, instytucji samorządowych, po właśnie lokalne firmy. Zastanowić się, jak ich przekonać do swojego pomysłu, jak pokazać, że to, co robicie, ma duży sens i pomoże rozwinąć się wam, pomoże rozwinąć się waszej szkole, rówieśnikom. Będziecie musieli tutaj przygotowywać wnioski, prowadzić następnie budżet całego projektu, no a później końcowo rozliczyć się z takiego wsparcia. Więc jest tutaj naprawdę kompleksowa droga przed wami. Ale oczywiście to nie jedyny obszar pozatechniczny i pozanaukowy, który czeka was w projekcie. Równie ważnym, istotnym elementem jest popularyzacja tego, co robicie, popularyzacja wiedzy i dzielenie się wiedzą. Jak sobie pomyślicie, to każdy z was wiedzę od kogoś dostała, została ta wiedza przez kogoś wam przekazana, czy też gdzieś zdobyliście ją z książek, z wykładów, z innych miejsc. I tak naprawdę to, co będziecie robić, to będą szalenie ciekawe rzeczy i musicie sobie zdać sprawę z tego, że nimi też warto się podzielić z innymi. Warto się podzielić tutaj z waszymi rówieśnikami, rówieśniczkami w szkole, z lokalną społecznością, czy też z innymi osobami, które mogą na przykład w internecie, wyszukując informacje o Kansatach i innych projektach naukowych, trafić na to, co robicie. Popularyzacja, którą będziecie robić podczas projektu, to jest również świetna metoda na zdobywanie nowych kontaktów i możliwości współpracy, czy też w ramach projektu właśnie Kansat, który teraz będziecie robić, czy też w ramach innych przyszłych projektów. Tak naprawdę tutaj pokazanie społeczności, że wy interesujecie się takimi rzeczami, robicie takie projekty, otwiera bardzo dużo drzwi i chcemy was do tego serdecznie zachęcić, żeby pokazać właśnie to, co będziecie tworzyć. To również jest też ćwiczenie umiejętności miękkich, które się bardzo przydają przy poprzednim punkcie, przy zdobywaniu finansowania. Oczywiście zainteresowanie sponsorów można zdobyć trafnymi prezentacjami, które tutaj w ramach popularyzacji również możecie robić. A same te środki, które będą popularyzowały wasz projekt, mogą posłużyć jako medium do przekazania też informacji właśnie o instytucjach czy też firmach, które was wspierają. Więc to też jest taki obszar projektu, który jest bardzo ważny tak naprawdę w każdym projekcie i będzie bardzo ważny również w przypadku projektu Kansat. Oczywiście musicie tutaj pamiętać, że Kansat jest projektem bardzo
rozległym, tak jak teraz staram się o tym opowiedzieć. I on nie jest nigdy dziełem jednej osoby. Nie da się kansata, nie da się tego wszystkiego ogarnąć w jedną osobę z kilku powodów. Po pierwsze z powodu tego, że po prostu ktoś by musiał chyba nie spać 24 godziny na dobę, żeby zrobić wszystkie zadania, które tutaj przedstawiłem. Dlatego drużyny są 4-6-osobowe. A druga sprawa to umiejętności. Kansat jest o tyle świetnym projektem, że jest naprawdę multidyscyplinarnym i tak naprawdę każda osoba w grupie powinna mieć jakąś swoją wyznaczoną główną rolę i nie jest pewnie w stanie być ekspertem w każdej dziedzinie. Dlatego, żeby cały projekt powstał, niezbędna jest współpraca tych wszystkich osób, jest niezbędne wzajemne dogadywanie się i koordynacja działań. I tak naprawdę pracy w grupie można się nauczyć najlepiej właśnie pracując w grupie i testując to w praktyce i wyciągając wnioski właśnie, jak ta praca idzie, co można zmienić, żeby szła lepiej, żeby się dogadywać między sobą i tworzyć wspólnie właśnie projekt Kansat. Bo każdy z was będzie, z grupy będzie miał wkład w powstanie projektu, każdy kształtuje jego kierunek i ważne jest to, żeby ten kierunek dla całej grupy był zbieżny. No i wreszcie coś, co się łączy z pracą w grupie, naprawdę to jest kolejny obszar, który jest do zagospodarowania w projekcie Kansat, po prostu prowadzenie tego projektu. I to jest coś, co zaczniecie robić już teraz, bo będziecie musieli zaplanować ten projekt. Będziecie musieli zaplanować, co chcecie wykonać w ramach tego projektu, jak chcecie to wykonać, no i wziąć pod uwagę, ile czasu to może zająć. Będziecie musieli zastanowić, jakie zadania są do wykonania, aby dojść do tego celu, do którego będziecie zmierzać, jakie są etapy takiego dojścia do celu, no i jakie są podsumowania tych etapów. U nas te etapy są dosyć jasno podzielone też na kolejne dokumentacje, które będziecie przygotowywać,